Witam Was, moi kochani, to kolejny filmik z cyklu ćwiczenia z Kulpowicza, bo o to prosiliście. Kolejny zestaw ćwiczeń, to ćwiczenie czwarte. Ćwiczenie trzecie. Ćwiczenie trzecie. Jest krótkie dość. Ćwiczenie czwarte, troszeczkę dłuższe. Mamy tutaj melodie dość proste. Gramy cały czas całe nuty, kochani. I, moi drodzy, po prostu zaczniemy sobie grać te ćwiczenia teraz. Ćwiczenie trzecie. Dlaczego zrobiłem taką zmianę mecha, zapytacie mnie pewnie? Dlatego, że chciałem nawiązać do ćwiczenia już czwartego, kochani. Bo w czwartym ćwiczeniu będziemy zmieniać miech co takt. Ale jeszcze raz zagrajmy sobie to ćwiczenie. Proste, bo tutaj gramy same całe nuty, tak? A teraz, moi drodzy, zagramy sobie ćwiczenie czwarte, które już jest trudniejsze. Mamy zmianę miecha co takt, więc co takt będziemy zmieniać miech. I mamy tutaj troszeczkę utrudnione zadanie melodyczne, ponieważ ta melodia, cały czas są całe nuty, ale melodia się tutaj zmienia. Zobaczmy sobie. Tak, moi drodzy, brzmi to ćwiczenie. Zmieniamy miech co takt i tutaj mamy troszeczkę w melodii takich różnych rzeczy, ale jest to ćwiczenie jak najbardziej fajne i potem przejdziecie do kolejnych ćwiczeń z półnutami. Przejdziemy, pokażę Wam kolejne ćwiczenia z Kulpowicza, jeśli będziecie chcieli. Jeśli filmik się Wam podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Do następnego, trzymajcie się, cześć kochani!